przyjechał teatr, teatr, w domu graj, a to ci będzie bal, a to ci będzie raj. Przyjechał teatr, teatr, la, najlepsza w świecie, że nigdy teatr gra. Weroniko! Wie pan, bardzo dawno już myślałem o porwaniu Sabinek, bardzo dawno, dlatego że tam, nie wiem czy zwrócił pan uwagę, tam jest los dyrektora, los teatru objazdowego. To jest właściwie, to nie jest komedia, to jest bardzo smutne przedstawienie. Nikt tutaj nie gra do śmiechu, że się ludzie śmieją, to fantastycznie. Natomiast generalnie to jest smutne przedstawienie. To jest o losie takiego dyrektora objazdowego teatru. A mógłbym przynajmniej wiedzieć, jaki jest tytuł tej tragedii? Porwanie Sabinek! Porwanie Sabinek! Kolosalny tytuł! To prawda? No jak to? Już widzę afisze na płotach. Tu porwanie, tam Sabinek. Widzę tłumy oblegające kasę. Widzę, jak na widok siedzi sam pan weterynarz. 20 przedstawień. Wstrząsające pieniądze. No oczywiście, tam jest o miłości i tak dalej. Tam jest, ja troszkę wprowadziłem taką dulszczyznę troszkę, mówię w postaci, którą gra moja siostra. Trochę pracowałem nad tym tekstem, on jest, troszkę się różni od oryginału, ale myślę, że pan Tuwim by nie byłby niezadowolony, dlatego że starałem się ten tekst pogłębić, pomimo że to napisane jest jako farsa. Ja myślałem, żeby z tego zrobić taką komedię ludzką po prostu, wie pan, taką ludzką komedię po prostu. No i przede wszystkim dla mnie to jest interesujące to, co się dzieje między postaciami, prawda? Piosenki są jak piosenki, wiadomo, to jest wodewil. Natomiast ten los teatru bardzo mi się tak wydawał zabawny. Nie! Nie mogę już, poniosło mnie już wszystko, wyznać wszystko chcę. Karolku, błagam, litość nie! Przeszłemu sercu będzie lżej. Już dobrze jest, już wszystko wiem. Hrabina, el hrabina, el 20 mani, 30 coś, więcej z nich swój jeszcze kto? Ach, błagam, w imię dwojga, już, no nie, na nie, na nie, na nie. Już przestań, nie potrały mnie, przysięgam, że naprawdę. No? Że nawet gdyby nie wiesz, to nigdy, nigdy już nie będzie to zufanie burz. To nawet ma swój dzień i smak. Aniołak i niebieski ptak. Tak, 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 tak. Umieściłem to w Otwocku, dlatego że stamtąd pochodzę, z Józefowa koło Otwocka i to jest Świdermajer. Proszę sobie wyobrazić, tutaj akurat nie mogliśmy całej dekoracji wziąć, ale duża część dekoracji jest ze starego domu otwockiego, tak zwanego Świdermajera, który ma 120 lat. On się spalił częściowo i myśmy tam pojechali, rozebrali to, co się dało jeszcze uratować i z tego zrobiliśmy dekorację. To zwieńczenie, które jest na górze, to jest właśnie typowe dla otwockich domów, tego Świdermajera, także no i te meble są bardzo stare, to wszystko, także ja też za młody nie jestem. Halina wariuje, a Jęciunia tańczy i tańczy. Zofio! Też, a z góry księżyc. Zaraz, bo mi się już w głowie miesza. Więc wuj jest najbliższym bratem siostry matki Haliny, wuja rodzonej siostrzenicy, tak? Tak! Ależ na litość Boga, kto w takim razie siedzi w klatce? O to właśnie chodzi, kto siedzi? Mnie bardzo interesuje historia, mnie interesują rzeczy dawne, uważam, że warto patrzeć. Zresztą jak się jest w Krakowie, to trudno też inaczej. Nie można myśleć, tylko Kraków jest dawny. Siła Krakowa, wie pan, że jest z tego, że on jest dawny, że on jest niezniszczony. Słabość Warszawy polega na tym, że ona została zniszczona. Ona straciła starą tkankę. To się tak możemy sobie mówić, a tam to parę domów. Nie, to bardzo ważne. Dlatego, że energia ludzi,
tak jak w Krakowie, energia ludzi, którzy się koło tego rynku skupiają, tak, idą w to. Ta energia jest w tym miejscu. Jest w tym miejscu, to każdy fizyk kwantowy będzie mógł to obliczyć. Warszawa niestety została wypalona, wyburzona. Ja jestem warszawiakiem z dziada pradziada i bardzo moją Warszawę kocham i chcę, żeby wróciła do dawnej świetności. I troszkę zazdroszczę Krakowowi właśnie tego, że on jest taki jednorodny i że on tak ładnie patrzy w historię. Bo teatr to jest takie dobre coś, że nawet zwykły ktoś tu zaraz będzie ktoś. Bo teatr to jest taki dobry duch, gdy przyjdziesz smutny, wyjdziesz zuch. Bo to jest teatr, teatr, to mi daj. Tu zawsze będzie mal, tu zawsze będzie maj. Bo to jest teatr, teatr, to la la. Najlepsza w świecie, każdy teatr gra. Szanowna publiczności krakowska, mam przyjemność poprowadzić ukłony Pania Sawinek jako pierwszy Radosław Burza. Adam Filusiewicz, Michalina Sosna, Michał Rolnicki, Olga Starzyńska, Piotr Skarga, Ewa Lorska, Wojciech Duriasz, Rota Kamińska, Krócisienkie dosłownie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy, że możemy nasze Sabinki pokazać w Krakowie. Drodzy Państwo, to jest dla nas bardzo ważne przedstawienie, bo to jest o takim dyrektorze, co sobie założył teatr. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za dzisiejszy wieczór. No i drogi widzu, co ja na koniec puszczam? Księżyc! Dziękujemy bardzo.